Witamy w audycji komentarze z Ratuszowej. Dzisiaj wyjątkowo naszym gościem pod nieobecność urlopową pana prezydenta Janusza Gromka jest jego zastępca do spraw gospodarczych Andrzej Olifiruk. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Mam oczywiście kilka tematów, proszę państwa, do porozmawiania, bo w Kołobrzegu się dzieje. Dzisiaj hitem, który rozgrzewa mieszkańców do czerwoności. Muszę powiedzieć, że dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielami pewnego osiedla, którzy już złożyli wnioski do państwa z pomysłami, ze swoimi projektami, które zrealizować. To budżet obywatelski, w ramach którego mamy do wydania kwotę 500 000 zł. Wiem, że państwo się spotykaliście i do kiedy, panie prezydencie, można zgłaszać te wnioski? Bo zwykli obywatele też mogą, z tego co pamiętam. Tak, na te wnioski czekamy do 3 marca. Cieszymy się, że tych wniosków jest aż tyle, że jest dosyć duże zainteresowanie. Również to zainteresowanie dotyczy, przekłada się na ilość chętnych, które zgłaszają się do komisji oceniającej te wnioski. Przypomnę, że 9 osób będzie się wywodziło z rad osiedli, a 6 osób to mieszkańcy, którzy zgłoszą akces do społecznej pracy przy ocenie tych wniosków. To ten nasz apel przeszedł najśmielsze oczekiwania, bo zgłosiło się ponad 30 osób i spośród tych osób w przyszłym tygodniu podczas konferencji prasowej wyłoniona zostanie szóstka. Szóstka osób, które będą wybierały projekty? Tak, projekty, które wstępny podział, wstępna selekcja tych projektów, 15 projektów zostanie wybranych, które zostaną potem umieszczone na stronie internetowej, na te projekty już będą wszyscy mieszkańcy mogli głosować. A pan jako prezydent właściwy do spraw gospodarczych, który się zajmuje między innymi inwestycjami w Kołobrzegu przecież, ma pan jakąś taką wizję, co by szczególnie było nam przydatne? Bo ja już słyszałem różne opinie, że wieża Eiffla, żebyśmy postawili sobie jakąś miniaturową miasto miniatur, niektórzy wymyślają, no idą w takich kierunkach. Ja patrząc, mając na co dzień kontakt z miastem, z inwestycjami, co się tutaj dzieje, patrzę trochę inaczej. Chciałbym móc jak najszybciej rozpocząć pracę na tej części bulwarowej ulicy Rzecznej, bo wiemy, już jest szansa, że w tym roku, jest bardzo granicząca z pewnością wręcz, że w tym roku ulica Rzeczna, mówię tutaj o nawierzchni, o jezdni, o chodnikach, o miejscach parkingowych powstanie, ale chciałbym móc jak najszybciej zacząć pracę na tej części bulwarowej przy samej rzece, żeby tam zrobić deptak według koncepcji, która została opracowana. No i mam nadzieję, że też będzie można rozpocząć jakieś prace na opracowaniach dotyczących zagospodarowania strefy nadmorskiej, bo przypomnę, że trwa konkurs. Około 100 chętnych architektów się zgłosiło do tego konkursu. Nabór prac jest do połowy kwietnia. Rozstrzygnięcie tego konkursu 9 maja. Będziemy wiedzieć, zapoznamy się z wizjami, jak widzą architekci zagospodarowanie całej strefy nadmorskiej, poczynając od bulwaru Szymańskiego na Arce skończywszy. Ale mamy też w tym roku remont mola, jak jesteśmy już przy tej strefie. Ma się rozpocząć. Tak, mamy przyznane dofinansowanie. Co prawda umowa jeszcze nie została podpisana, ale to dofinansowanie jest pewne. W tej chwili trwają końcowe procedury. Czekamy, mamy już pozwolenia na budowę i będziemy lada moment rozpisywać przetarg. Chcielibyśmy, żeby molo stało się placem budowy już w kwietniu. No, słyszałem, niektórzy są niezadowoleni, że będzie molo zamknięte, ale rozmawiałem z ekspertami, którzy mówią, że po prostu w innym okresie nie da się zrobić remontu ze względu na sztormy i inne warunki, że to nie jest takie proste. Tak jak pan mówi, panie redaktorze, to nie jest prosty zabieg jakiś, który da się zrobić w okresie zimowym czy wiosennym, jesiennym, między sezonem letnim a następnym sezonem. Te prace muszą się przeciągnąć również na rok, ale przypomnijmy, że od wielu, wielu lat takich prac na molo nie było. Ono wymaga pilnej interwencji, nawet na tej części podwodnej, której nie widać. Trzeba naprawić ścianki Larsena, trzeba naprawić powłoki betonowe, nie mówiąc już o deskowaniu, będzie wymienione całe odeskowanie, wszystkie barierki będą wymienione, nowe oświetlenie, jak również będą założone sieci energetyczne i kanalizacyjne. I bardzo dobrze, nie wiem czy państwo wiecie, ale kołobrzeskie molo, jak wynika z badań, jest najbardziej rozpoznawalnym obiektem w Kołobrzegu, wbrew pozorom, nie Latarnia Morska, której wielu nie widzi, ale jak pokazuje na przykład TVN, Kołobrzeg, to pokazuje co? Od razu kołobrzeskie molo albo wejście do kołobrzeskiego portu. Przypomnijmy również, panie redaktorze i szanowni państwo, że jest to najdłuższe molo o konstrukcji betonowej w Polsce. 220 metrów.
A propos inwestycji, panie prezydencie, słyszałem, że pan miał obchód po tych najważniejszych inwestycjach w Kołbrzegu, między innymi ta, która nas interesuje najbardziej, czyli pierwszy etap obwodnicy. Był tam pan na placu budowy, widział pan, jak to wygląda. Jakieś dobre wieści dla nas? Bo słyszałem, że oni tam front robót mają bardzo do przodu wyciągnięty. Co dwa tygodnie odbywają się rady budowy, w których również uczestniczę. Wczoraj tej rady budowy nie było, będzie za tydzień, ale wybrałem się tam, żeby zobaczyć, jak w tych warunkach atmosferycznych sprzyjających prace postępują. No i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zbudowany i zadowolony z tego, co się tam dzieje. Postęp prac jest taki, że można powiedzieć, że lekko nawet firma Skanska wyprzedza harmonogram, także na dzień dzisiejszy termin jest niezagrożony, jeżeli tak dalej będzie, będą prace postępowały. W listopadzie planowany termin zakończenia robót będzie dotrzymany. W tej chwili są zbrojone i szalowane przęsła pod estakadę. Niebawem będzie pierwsze przęsło betonowane, a na początku marca będzie rozpoczęty montaż mostu. Równocześnie będą rozpoczęte prace na przebudowie, dotyczące przebudowy skrzyżowania ulicy Solnej, Warzelniczej i Zygmuntowskiej. W przyszłym tygodniu za pośrednictwem mediów mam również tutaj, będę miał prośbę do pana, aby zamieścić projekt organizacji ruchu, który będzie obowiązywał w okresie mniej więcej do maja, bo tyle czasu będzie potrzeba, aby to skrzyżowanie przebudować. A tam będzie rondo? Jak to będzie wyglądało? Nie, tam będzie zwykłe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Kontynuacja tego, co tam jest na drugim etapie obwodnicy. A widziałem również, że był pan na placu budowy. A, moment, bo jeszcze powiedział dzisiaj pan rzecznik, że będzie można oglądać. Właśnie, jak, bo coś słyszałem, coś na jakichś kamerkach. Tak, przyszedł nam taki pomysł, aby można, by mogli mieszkańcy i turyści, wszyscy, którzy wejdą na stronę internetową, obejrzeć online, jak budowa obwodnicy postępuje, i chcemy zainstalować na sąsiednim wysokim budynku dwie kamery. Jedna kamera to właśnie do przekazu online, a druga to będzie kamera robiąca zdjęcia poklatkowe, która umożliwi po zakończeniu budowy mostu prześledzenie tego procesu w ciągu 3 minut, powiedzmy, jak cały most powstawał. Ciekawe. Panie prezydencie, inwestycja na ulicy Rybackiej. Też pan, widziałem, że tam pan był, a to inwestycja, która cieszy się wśród mieszkańców jeszcze większym zainteresowaniem, bo wielu liczy na to, że będzie mogło tam mieszkać. Znaczy, wczoraj byłem, panie redaktorze, jeszcze na ulicy Okopowej przy budowie Centrum Spraw Społecznych. Na Rybackiej wczoraj akurat nie byłem, ale powstaje Centrum Spraw Społecznych, ponieważ dotarły do nas sygnały, że firma Greenwood, która jest wykonawcą, ma jakieś problemy finansowe, ale na razie to sprawdziliśmy, nie przekłada się na postęp robót. Postęp robót jest prawidłowy, zgodny z harmonogramem, zaangażowanie prac jest duże. Budowana jest w tej chwili druga kondygnacja, przygotowują się do szalowania już stropu na drugiej kondygnacji. Także tutaj na razie nie ma obaw do niepokoju. Natomiast z informacji, jakie mam, mamy swojego przedstawiciela w TBS-ie, naczelnika Wydziału Komunalnego, który z ramienia miasta nadzoruje postęp inwestycji na ulicy Rybackiej. Mówię tutaj o budowie bloku komunalnego. Tam również prace już trwają wewnątrz, wykończeniowe, także sądzę, że pod koniec lata będzie już można budynek przekazać do eksploatacji. Kolejna sprawa, o której czytałem w internecie, to kwestia zgłoszeń, tak, deklaracji śmieciowych. Jak wygląda postęp, jak mieszkańcy przynoszą, czy wspólnoty mieszkaniowe, czy spółdzielnie, te deklaracje do przodu? Tak, te nasze apele i informacje, które za pośrednictwem mediów ogłaszaliśmy, dają skutek i spływają do nas deklaracje. One muszą spłynąć do końca lutego. Mieszkańcy mogą pozyskać informacje o zużytej wodzie w roku, o ilości zużytej wody w roku ubiegłym, nie tylko od nas, ale również w wodociągach miejskich. No i mieszkańcy te deklaracje składają w takim zadowalającym tempie. Wszystko wskazuje na to, że praktycznie wszystkie mogą wpłynąć w okresie, w zadanym terminie. A pana zdaniem, jak tak krótko by pan podsumował, bo mamy już pół roku obowiązywania nowego systemu w Kołbrzegu za nami. I jak to się sprawdziło? Panie redaktorze, powiem tak, że jest coraz lepiej i w chwili obecnej ta gospodarka odpadami jest na zadowalającym, dobrym poziomie. Zawsze też tak staramy się ocenić, jak to jest zrobione w innych miastach. Można powiedzieć, że u nas te śmieci nie zalegają w takich dużych ilościach, jest czysto.
pewne były określone problemy do przezwyciężenia, jakie miał Zakład Zieleni, nasz operator wybrany w przetargu musiał zaopatrzyć się w pojemniki. Jak pamiętamy, one w terminie nie były dostarczone. W tej chwili Zakład Zieleni będzie kupował jeszcze dodatkowy samochód. Co 2-3 tygodnie odbywamy spotkanie z kierownictwem Zakładu Zieleni Miejskiej, na którym zgłaszamy swoje uwagi, ale również staramy się podpowiedzieć, czy znaleźć wspólnie rozwiązanie tych problemów. Trochę nowości organizacyjnych Zieleń wprowadziła w swoich szeregach i to daje rezultaty. No, musimy też współpracować z zarządcami nieruchomości. Ta współpraca wygląda różnie. Niektórzy do tematu gospodarki odpadami podeszli już wcześniej, przed wejściem tej ustawy, zaopatrzyli się w miejsce do ustawiania tych pojemników. Część robiła to w trakcie, nawet niektórzy robią to jeszcze w tej chwili, zwracają się z prośbą o użyczenie terenu pod śmietniki, ale ta współpraca też już jakoś się dociera i jest tendencja taka, że jest coraz lepiej. W tym roku chcemy również w ramach tej ceny rozszerzyć usługę o to, że będą zorganizowane dwie akcje odbioru wielkogabarytowych odpadów od mieszkańców na wiosnę i na jesień. Będzie można wystawić, nie trzeba będzie dowozić do punktów selektywnej zbiórki odpadów jakieś stare meble, zużyte sprzęty i to zostanie nieodpłatnie odebrane. Jasne. Bardzo dobry pomysł. Sygnalizowała to ostatnio na sesji radna Dora Tau-Jedem i była zdziwiona, że pomyśleliście szybciej od niej. Panie prezydencie, i ostatni temat. Wiem, że mieliście spotkanie, bo widziałem na stronie internetowej z radami osiedli. Jak przebiegało? Jakieś postulaty były ciekawe? To było kolejne spotkanie z cyklicznych spotkań, jakie sobie przyjęliśmy, że będziemy raz na kwartał się spotykać z radami osiedli. Ze strony urzędu oprócz mnie uczestniczył w tym spotkaniu komendant Straży Miejskiej, naczelnik Wydziału Komunalnego, kierownik referatu drogowego. Chodzi o to, aby ten przepływ informacji pomiędzy radami osiedli a Urzędem Miasta usprawnić i przyspieszyć. Tam nie ma, powiedzmy, miejsca na zgłaszanie jakichś grubych wniosków, nazwijmy to takie, jak są zgłaszane do budżetu o ujęcie jakichś inwestycji. Tam są zgłaszane drobniejsze potrzeby, ustawienie znaku, ustawienie psich pakietów, czy naprawa jakichś sprzętów, mebli miejskich, ławek, które uległy zniszczeniu. Nie wszystko to widzimy piersi i często dobrze właśnie, że rady osiedli to zgłaszają. Część jest już w trakcie naprawy i wtedy informujemy, że znamy ten problem i już to jest zlecone, albo podajemy wręcz termin, kiedy to będzie usunięte. Także takie spotkania służą właśnie dobrej współpracy. Następne planowane jest w maju. Andrzej Lichwiruk komentował wydarzenia minionego tygodnia. Był to komentarz z ulicy Ratuszowej. Dziękuję panie prezydencie za rozmowę. Dziękuję państwu i panu.